bałaś się czegoś wchodząc właśnie do domu wielkiego brata? Tak naprawdę to właśnie bałam się tej sytuacji, w której będę musiała się otworzyć przed grupą i opowiadać o sobie, bo jest to jednak problem, który ja mam i ja jestem jednak taką osobą, że z informacjami o sobie, takimi bardziej osobistymi, dzielę się jednak z tymi osobami, które są mi bliskie, którym wiem, że mogę zaufać. Nie jest tak, że opowiadam to każdej osobie, którą poznam, więc na pewno wiedziałam, że to może być mój problem z tym, żeby się otworzyć, żeby zacząć opowiadać o sobie, bo jednak sytuacja tego wymagała. Wchodzę do nowego środowiska, gdzie są nowi ludzie. Trzeba jednak trochę im czymś zainteresować swoją osobą. Nie mówię, że robić to na siłę, ale jednak trzeba rozpocząć jakąś rozmowę. No a ciężko jest to zrobić z osobami, których się nie zna. No, o czym będziemy rozmawiać? No nie będziemy rozmawiać, skoro się nie znamy, o jakichś innych rzeczach, tylko też trzeba coś powiedzieć o sobie, żeby wzbudzić to zainteresowanie, zaufanie, którego ja na początku nie potrafiłam, no bo była to dla mnie taka sytuacja, która wymagała wyjścia spoza mojej strefy komfortu. No jeżeli chodzi o początki, to tego na pewno się bałam. Później już to trochę się przełamałam. Trochę uważam, że dobrze mi poszło na tym etapie. No ale nie miałam czasu, żeby zaprezentować się z tej strony, którą naprawdę jestem, więc no to nie była taka Natalia, jaka jest naprawdę, tylko no taka Natalia, która trochę się bała, trochę się obawiała, trochę nie wiedziała, czego się spodziewać i to tak naprawdę taka sytuacja była. Czyli ten program Big Brother w pewnym stopniu cię przerósł? Czy mnie przerósł? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ze względu na to, że ja też tam przyszłam, żeby sobie stawiać jakieś wyzwania przed sobą, żeby właśnie pokonać te swoje bariery, które miałam, żeby się otworzyć. Czy mnie przerósł? Myślę, że mogą być takie pozory. Na pewno są, bo wiem, że takie opinie różne krążą o mnie, że jestem osobą, która nic nie wnosi do programu, że jestem osobą, która gdzieś tam jest z tyłu, która zawsze jakoś źle do wszystkiego podchodzi, jest negatywnie nastawiona. To jest oczywiście nieprawda, bo ja wiem, jaką jestem osobą i wiem też, co sobą reprezentuję. No, sytuacja była taka, a nie inna, więc pod wpływem sytuacji po prostu dostosowałam się do tego, co było według mnie najlepsze, co mogłam zrobić, żeby też jakoś nie przekraczać bardzo tego wszystkiego, tą osobą, którą jestem, żeby pozostać w tym wszystkim sobą, ale jednak próbować zaadaptować się w te nowe warunki. Także czy mnie program przerósł? Myślę, że nie. Myślę, że nie powiedziałabym, że program mnie przerósł, aczkolwiek było to nowe wyzwanie, które dosyć mnie sprawdziło.